my God. I'm clenching my body. He's coming back! Oh my God! Uwielbiam takie sceny, gdy fajne dupeczki z panicy sieszkami oraz ludzie, którzy tak naprawdę mogą się znać na grach, reagują w taki, a nie inny sposób. Jest to dość obiecujące. Ale czy tak naprawdę nie zostało pominięte tutaj parę aspektów, które są godne zauważenia? I właśnie dzisiaj przyjrzymy się Alien Isolation troszeczkę z innej perspektywy niż ma to miejsce obecnie, gdyż tak naprawdę hype budowany na tą grę, jak widzicie, jest niewątpliwie związany ze strachem, survival horrorem oraz brakiem jakiejkolwiek możliwości bronienia się. I to, co tutaj zostaje nam właśnie przedstawione, jest to niewątpliwie forma turysty, czyli tak naprawdę możemy zwiedzać, możemy oglądać, możemy brać udział w tym niewiarygodnym, interaktywnym filmie, aczkolwiek nasze poczynania są z jakiejś perspektywie ograniczone. To, że my sobie tworzymy jakieś przejścia, to, że bierzemy udział w jakichś wydarzeniach, jest to z góry założony scenariusz. Także mam nadzieję, że ta gra tak naprawdę przewiduje ileś tych scenariuszów, które będą nas prowadzić do ewentualnego jakiegoś rozwinięcia, aczkolwiek pamiętam o tym, iż takie zabiegi miały już chyba wcześniej miejsce. Outlast, który zagościł na konsolach dość niedawno, miał właśnie takie samo podejście i musimy w tym momencie pamiętać, iż jest to gra właśnie zbudowana na formie strachu, z niemożliwości właśnie wykonywania pewnych rzeczy, z niemożliwości bronienia się. Tutaj tak naprawdę bierzemy udział właśnie w interaktywnym filmie, tutaj właśnie bierzemy udział w formie czysto turystycznej. Tak, moi drodzy, jesteśmy tylko i wyłącznie turystą, zwiedzamy i to tak naprawdę, dokąd pójdziemy, owszem, zależy od nas, aczkolwiek sytuacja, już których jesteśmy tak naprawdę postawieni, no cóż, możemy tylko i wyłącznie uciekać do przodu, możemy tylko i wyłącznie chować się i na tym polega różnica między właśnie starymi horrorami, starymi dobrymi grami jeszcze za czasów Residenta Silent Hilla, gdzie tak naprawdę ten cały survival opierał się na braku zarówno czy to amunicji, czy chociażby zdrowia. Był to swojego rodzaju balans tak naprawdę zachowany, który wymuszał na graczu nie tylko i wyłącznie samo kombinowanie jak przetrwać, ale tak naprawdę możliwość samego bronienia się. I w tym momencie musimy pamiętać, iż gracz wielokrotnie stał w sytuacji, gdzie tak naprawdę on musiał podjąć decyzję, czy warto wchodzić do następnego pomieszczenia, czy jestem na to przygotowany. I to właśnie była jedna z tych form interakcji, której tak naprawdę, za którą tak naprawdę bardzo, bardzo tęsknię. I teraz jedną właśnie z gier, którą tutaj właśnie była wcześniej przedstawiona, był Outlast. I to, co teraz właśnie widzę odnośnie Alien Isolation, no, nasuwa mi dokładnie taki sam obraz, że jesteśmy w tym momencie postawieni w jakiejś konkretnej sytuacji, jesteśmy właśnie w formie takiego turysty, który właśnie chodzi, zwiedza te pomieszczenia, aczkolwiek scenariusz, który jest właśnie z góry założony, on tak naprawdę nie przewiduje jakiejkolwiek większej interakcji, jeżeli chodzi właśnie o stronę gracza. Mam nadzieję oczywiście, że się mylę, to są dopiero pierwsze gameplaye, pierwsze wrażenia, aczkolwiek same wrażenia ludzi, redaktorów, jak i producentów z IGN-a mogą napawać optymizmem. Jeszcze musimy właśnie pamiętać o tym, że przydałby się tak naprawdę tak zwany renesans, jeżeli chodzi właśnie o uniwersum Alien, gdyż tak naprawdę Sega nie może dać sobie rady z wyprodukowaniem jakiegoś konkretniejszego tytułu w uniwersum Alien, aczkolwiek właśnie takie podejście, jak tutaj zostało nam zaproponowane, wydaje się być bardzo, bardzo ciekawe. Z tym, że chciałbym widzieć jakikolwiek progres, jakikolwiek development, jeżeli właśnie chodzi o samą postać, chciałbym widzieć jakikolwiek progres, nie tylko i wyłącznie przesuwać się od kąta do kąta, od sceny do sceny i tak naprawdę być zmuszonym do wykonywania z góry założonych działań, tylko po to, żeby sama historia nabrała progresu. Także zapraszam oczywiście do komentarzy, zapraszam do subskrypcji i tak naprawdę powiedzcie mi, co wy chcielibyście
widzieć w nadchodzącym Alienie, jak wy chcielibyście widzieć nadchodzące survival horrory, już abstrahując od Aliena i tak samo zapatrując się na przyszłość chociażby Rezydenta 7 oraz może kiedyś jeszcze nadchodzących innych wielkich hitów, jak chociażby Silent Hill, czy zupełnie nowych IP, które mogłyby nam przedstawić gatunek survival horroru zupełnie nowej oraz świeżej perspektywy. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy i strzałeczka.